Święta już coraz bliżej, zapach pierników na pewno zadomowił się w naszych domach na stałe. Może gdzieniegdzie już jest osadzona choinka, a jak nie, to pewnie czeka na balkonie. W związku z tym przygotowujemy się już bezpośrednio do Świąt Bożego Narodzenia. A Święta Bożego Narodzenia to święta bliskości. Muszę przyznać, że temat bliskości jest mi bliski, zarówno tej bliskości emocjonalnej, jak i tej bliskości fizycznej. Więc porozmawiamy sobie dzisiaj o tych dwóch rodzajach bliskości i spróbuję Wam udowodnić, że bliskość jest potrzebna absolutnie każdemu. W związku z tym troszkę będzie dzisiaj o eksperymentach, które przeprowadzono. Pierwszy, o którym chcę Wam opowiedzieć, to eksperyment, który przeprowadzono około 800 lat temu. Przeprowadzał go cesarz niemiecki Ferdynand II. Postanowił on sprawdzić, jakim językiem mówili pierwotni ludzie, jakim językiem posługiwali się Adam i Ewa w raju. Jak to zrobić? Umieścił 20 niemowląt w klasztorze. Tymi niemowlętami opiekowały się siostry. One miały bardzo jasno sprecyzowane zadanie. Miały jedynie dzieciom zaspokoić potrzeby fizjologiczne, czyli nakarmić je, przewinąć i nic więcej. Nie mogły się do dzieci uśmiechać, nie mogły z nimi rozmawiać, do nich mówić, nie mogły ich przytulać, głaskać. Żadnych takich gestów czułości nie mogły wykonywać, tylko i wyłącznie ta pielęgnacja, taka fizjologiczna. No i co się okazało? Jak myślicie, w jakim języku zaczęły porozumiewać się te niemowlęta między sobą, jak już dorosły? Cesarz Ferdynand myślał, że będzie to albo jakiś język, którego już jest wymarły, którego nie znamy, albo może będzie to starogrecki, albo łacina, albo hebrajski, a może jakiś arabski. Co się okazało? Wszystkie niemowlęta zmarły. I spójrzcie tutaj, proszę, nie patrzcie z takiej perspektywy dzisiejszych czasów. Pamiętajcie, wtedy było zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej wszystko wyglądało. Nie było mowy o tej etyce eksperymentów, o której mówimy dzisiaj. A dzieci zmarły dlaczego? Ponieważ nie dostawały bliskości. Ponieważ one czuły się osamotnione, uczyły się takiej bierności, nie widziały sensu w tym swoim jakby istnieniu, bo samo zaspokojenie potrzeb fizjologicznych nam nie wystarcza. Każdy z nas potrzebuje tej bliskości, każdy potrzebuje jej dorosły, potrzebuje jej dziecko, potrzebuje jej nastolatek, ale potrzebuje jej też senior. I to jest zarówno ta bliskość emocjonalna, jak i fizyczna. I teraz, dlaczego ta bliskość jest tak ważna? Dlaczego nie wystarczy jedynie samo zaspokojenie potrzeb? No i tu znowu odwołam się do tych stylów przywiązania, o których mówił Bowlby, o których my mówiliśmy na naszym pierwszym spotkaniu. I skieruję Wasze myśli ku kolejnemu badaczowi, który nazywał się Harlow. Tutaj najpierw musimy przenieść się też do jego czasów, do przełomu lat 50. i 60., w których był taki pogląd, że na taki chłodny wychów dzieci, tak? Taki chłodny chów. Na pewno gdzieś się kiedyś spotkaliście z takim terminem. Co on oznacza? Że dziecko trzeba nakarmić, trzeba je ubrać, trzeba mu zapewnić szkołę, rozwój intelektualny, miejsce do mieszkania. Nic więcej. Fizjologia, sfera intelektualna, proszę bardzo, emocjonalna, niekoniecznie. No i Harlow postanowił to sprawdzić. Postanowił sprawdzić, jak te style przywiązania i to wszystko, o czym mówił Bowlby, jaki ma wpływ na nas. No i stwierdził, że no nie może już eksperymentować na ludziach, już się zmieniło podejście, zmieniła się etyka. I wziął sobie taką małą małpkę, małą makakę i odłączył ją od mamy i umieścił w innym pomieszczeniu. I w tym pomieszczeniu znajdowały się dwie małpy sztuczne. Małpa matka druciana, która dawała pożywienie i druga małpa pluszowa, matka taka pluszowa, tak? Ona już pożywienia nie dawała. I Harlow zastanawiał się, do kogo to małe małpiątko się przywiąże. I wyobraźcie sobie, że małpka przytulała się do matki pluszowej, a do matki drucianej szła tylko po pożywienie. I w momencie, kiedy do badania został dołączony taki bodziec stresujący, czy to jakiś dźwięk, czy jakiś ruch, którego małpka miała się wystraszyć, ona wiadomo było, że schowa się w ramionach tego, kto jest dla niej bliski. I teraz wcale nie wybrała tej matki małpy, która dawała jeść. Wybrała tą, do której mogła się przytulić, która była pluszowa, miękka, która dawała jakieś takie poczucie bliskości. I zobaczcie, że tak samo jest z nami. My też szukamy tej bliskości u tego drugiego człowieka i ona jest nam niezbędna. No i teraz jak budować tą bliskość taką emocjonalną, tą czułość w relacjach? Sprawa jest prosta, musimy dać sobie czas i miejsce na rozmowę.
I te rozmowy muszą być długie. To nie jest rozmowa na długiej przerwie pomiędzy jedną lekcją a drugą. Tak nie zbuduję bliskości emocjonalnej z moim przyjacielem. Potrzebuję kilku godzin, potrzebuję długich spacerów, rozmów. I to nie rozmów o pogodzie, tylko rozmów o tym, co nas dotyczy. No i teraz, jak już mam ten czas na tą rozmowę, to muszę też pokazać, że ja słucham. Ja jestem dla tej drugiej osoby. Czyli warto jest zadawać pytania, dopytywać, pokazywać, że słyszymy, rozumiemy. Można zawsze tak potwierdzić, jakby tak słyszę, rozumiem, ja czułabym tak samo w tej sytuacji. To zawsze da takie miejsce do bycia ze sobą, do pokazania tego, że mi zależy, że ja słucham i słucham aktywnie, a nie tylko słyszę. Ale to musi też iść w drugą stronę. Podczas takich rozmów ja też muszę mówić. I tu trochę przewrotnie do tego, co mówiłam ostatnio, że musimy skupić się na tym, żeby słuchać, to musimy też się skupić na tym, żeby mówić. Żeby mówić o sobie drugiemu człowiekowi, temu, z którym budujemy tą bliskość emocjonalną. Bo jeżeli ja będę tylko słuchał, a nic nie powiem od siebie, nic nie powiem o sobie, o tym, co czuję, no to stworzę pewną barierę emocjonalną, która jest nie do przejścia i ta druga strona to wyczuje i będzie czuła tą nierówność. Będzie brakowało tego zaufania, o którym mówiliśmy tydzień temu. Zobaczcie, jak to się nam wszystko wiąże. Nie może być bliskości bez zaufania, ale nie może być zaufania bez bliskości, bo to zaufanie tą bliskość wywołuje. Co jeszcze jest nam potrzebne do tego, żeby stworzyć taką bliskość emocjonalną? Musimy być szczerzy i otwarci. Musimy stanąć w takiej prawdzie. Nie możemy nikogo udawać przed tą drugą stroną. No bo wtedy znowu to wszystko będzie sztuczne. Tej bliskości tak naprawdę nie będzie. Nie wiem, czy pamiętacie taką książkę Kwiatka Lafiora Małgorzaty Musierowicz. Jeżeli tak, to super. Jeżeli nie, to może warto sobie przypomnieć. Tam grupa ludzi, młodych ludzi, tworzy coś takiego, takie stowarzyszenie, taką grupę ESD. W rozwinięciu eksperymentalny sygnał dobra. Oni się umawiają, że będą wysyłać do obcych ludzi takie uśmiechy, takie sygnały dobra. No i różnie to było odbierane. My Polacy generalnie jesteśmy narodem mało uśmiechniętym, mało mówiącym sobie miłe rzeczy, a ja zachęcam, żeby to jednak robić, żebyśmy te eksperymentalne sygnały dobra wysyłali, zwłaszcza do tych, z którymi chcemy mieć bliskość emocjonalną, z którymi chcemy mieć dobre relacje. Dlaczego? Dlatego, że takie te sygnały jak uśmiech, jak kiwnięcie głową, jak takie zachęcenie wzrokiem, mów, ja Ciebie słucham, one nam bardzo dużo dają, ale bardzo ważne są też słowa. Dlatego mówimy o tym, co czujemy. I zastanówcie się, kiedy ostatnio mówiliście komuś, że go kochacie? Kiedy powiedzieliście to mamie, tacie, rodzeństwu, dziadkom? Nie zapominajcie o seniorach, oni też potrzebują tej bliskości. A kiedy powiedzieliście przyjacielowi, jesteś dla mnie ważny? I to nie w sytuacji, kiedy czegoś od niego oczekiwaliście. Po prostu. I mówmy sobie też komplementy. Że dobrze wyglądamy, że mamy dobrą fryzurę, że świetnie, że dostałeś dobrą ocenę. Widzę, że poćwiczyłeś na siłowni. Zwracajmy na to uwagę. Tylko jedna zasada. Jeżeli mówię komplement, on musi być szczery. On musi być prawdziwy. Jeżeli masz ściemniać, to lepiej nie mów nic, bo naprawdę ta druga strona to wyczuje i odniesie to dokładnie odwrotny skutek. No i teraz słów kilka jeszcze o tej bliskości fizycznej. Ona wcale nie ogranicza się jedynie do związków romantycznych, tak? Do związków między kobietą a mężczyzną. Bliskość fizyczna jest nam potrzebna wszystkim. Przypomnijcie sobie ten eksperyment tego cesarza Ferdynanda. On dowiódł, że bliskość fizyczna i emocjonalna w postaci tych uśmiechów i mówienia do siebie jest potrzebna drugiemu człowiekowi. Nauczmy się, że ta bliskość nie jest niczym złym. Zobaczcie, że dziewczyny bardzo często się przytulają. Jest to całkiem normalne i nie wiąże się z nie wiadomo jakimi niezdrowymi rzeczami, tylko po prostu jest wyrazem bliskości. Społecznie jest to bardziej akceptowalne u dziewcząt niż u chłopców. No, panowie macie trochę trudniej, ale i wy poklepujecie się po plecach, strzelacie jakieś takie miśki na przywitanie i to jest normalne. Przytulanie redukuje poziom oksytocyny w naszym organizmie. Oksytocyny, czyli potocznie tak zwanego hormonu stresu, tak? Jeżeli ja się przytulam i mierzalnie, eksperymentalnie, badawczo widzę, że poziom oksytocyny się zmniejsza, że jest redukowany, to już jest znak, że to jest dobre, jest nam ta bliskość potrzebna. I teraz, ja mogę przytulić kogoś, czyli dać mu tą energię od siebie, dać mu to poczucie bezpieczeństwa. Ja mogę przytulić się do kogoś i brać od niego tą bliskość, tak? Czerpać od niego siłę, a możemy przytulać się wzajemnie. Wzajemnie okazywać sobie wsparcie, bliskość,
wymieniać się tą energią. I tu nie mówię o żadnej energii kosmicznej, tylko o tym, co jest między nami, o tym, co możemy również zmierzyć chociażby tym poziomem oksytocyny. Słuchajcie, przytulajcie się, przytulajcie innych, to jest wszystkim nam potrzebne. Przytulajcie mamę, tatę, dziadka, ale pamiętajcie, że przytulenia potrzebują też lekarze, prawnicy, adwokaci, kierowcy, strażacy, żołnierze, księża, nauczyciele, wszyscy, absolutnie, bo ta bliskość fizyczna jest nam tak samo potrzebna jak bliskość emocjonalna. I na koniec zadanie domowe. Boże Narodzenie to święta bliskości, to święta rodzinne. Zwracajcie uwagę na te relacje. Wyciągnijcie wnioski z tego, co mówiliśmy przez całe 4 tygodnie. Zobaczcie, że ta bliskość, ta budowa prawdziwych, głębokich relacji, ona jest nam potrzebna. W związku z tym w święta odłóżmy telefony. Znajdźmy miejsce dla siebie, znajdźmy miejsce dla drugiego, znajdźmy miejsce dla babci, dla dziadka, przytulmy ich. Znajdźmy czas na rozmowę z wujkiem albo ciotką, która jest mniej lub bardziej przez nas lubiana. Nie zapominajmy o rodzeństwie. I młodszym, i starszym przytulajmy ich. Mówmy im, że ich kochamy, bo może i oni przemówią ludzkim głosem. I to nie tylko w Wigilię. Cieszmy się sobą i kochajmy się.